W dniu dzisiejszym na obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko wspólnie z Polską Federacją Kombat Kalaki oraz Sekcją Sportów Walki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zorganizowaliśmy pokaz, jak i szkolenie dla kobiet z elementów walki wręcz. Dzień dobry, nazywam się Jan Nycek. W dniu dzisiejszym odbywa się szkolenie z zakresu samoobrony dla kobiet systemu autorskiego SAIN, który został opracowany na potrzeby służb mundurowych oraz osób cywilnych. Tutaj za mną widać panie, które się szkolą właśnie w formie szantażu nożem, czyli sytuacje zagrożenia, które się dość często zdarzają, tak aby mogły od tego szantażu się uwolnić i przejść do kontrnatarcia. Oczywiście techniki są związane i z szantażami, i z atakami nożem, jak i również atakami ręcznymi, w zależności od sytuacji, które mogą się wydarzyć. Szkolenie trwa mniej więcej 2-3 godziny. Czy takie szkolenie dla pań jest wystarczające, żeby obroniły się przed ewentualnym takim atakiem w realnych warunkach? Tak, bardzo dobre pytanie. No tutaj szkolenia tego typu prowadzimy już od ponad 20 lat. Są one już jakby sprawdzone i mamy tutaj zwrotne informacje od pań, które często bywały atakowane w różnych sytuacjach i podczas przemocy domowej, jak i również w sytuacjach cywilnych gdzieś w windzie, w bramie. Tak więc generalnie szkolenie opiera się na 14 godzinach, praktycznie 14 godzinach, gdzie panie poznają 18 technik. I teraz tak jak w dniu dzisiejszym panie będą pracowały 2-3 godziny, to w tym momencie wybieramy 2-3 techniki, tak żeby one już zostały zapamiętane. Tak? Tak więc w momencie, kiedy zakończy się to szkolenie, na pewno już odruchy będą na tyle pewne i bogate, żeby tą technikę mogły panie wykonać. Oczywiście to już jest tylko kwestia wiary danej osoby w ruch. Tutaj w trakcie takich 2-3 godzinnych szkoleń, czy nawet tych 13 czy 14 godzinnych, dla nas najistotniejszym elementem jest, aby ukazywać i przedstawiać ruch w takiej formie, aby panie wierzyły w ten ruch, czyli tak zwane uwiarygadnianie ruchu, gdzie często właśnie pracujemy nad jedną techniką, czy nad dwoma, w których pani muszą uwierzyć, że ten ruch faktycznie działa i zadziała również w sytuacji realnej, ponieważ wtedy tylko mamy gwarancję tego, że ten proces jakby nauczania wchodzi jakby w naszą podświadomość i wtedy z tej podświadomości w sytuacji zagrożenia możemy sobie korzystać. To są techniki dla pań. Czy jest różnica, jeżeli byśmy zastosowali to takie same techniki w walce dla mężczyzn? Tak, no tutaj generalnie techniki te opierają się na tych samych zasadach, czyli na słabych punktach na ciele przeciwnika. Te techniki, które panie tutaj w tej chwili są szkolone, również szkolą się w oddziałach specjalnych. Tak więc tutaj tylko tyle, że powiedzmy w oddziałach już bardziej jest nastawione na destrukcję danej osoby. Niemniej jednak początek ruchu, wszystko jest to samo. Tak więc niezależnie od sytuacji zagrożenia, wszystkie te same techniki działają. Tak samo jak prowadzimy szkolenia dla służb mundurowych. Tak samo jak prowadzimy szkolenia dla służb mundurowych i w pierwszej fazie uczymy właśnie technik, które mają zabezpieczyć funkcjonariuszy czy osoby cywilne przed tego typu zagrożeniami. No, w Drawsku mamy 3 instruktorów SAIN, którzy przyjeżdżają, szkolą się. W całej Polsce mamy w tej chwili wyszkolonych 46 instruktorów. Oczywiście nie obejmujemy wszystkich rejonów naszego kraju, wszystkich miast. Niemniej jednak we wszystkich województwach znajduje się co najmniej 3-4 instruktorów i zawsze można do nich trafić. Czy te ćwiczenia przyniosły dla pani jakiś rezultat? Tak, poznałam kilka nowych rzeczy. Ja już i tak kilka lat zajmuję się też sportami walki, więc zawsze coś nowego sobie wyłapałam. Obroni się pani przed mężczyzną teraz w tej chwili? Myślę, że tak. Zdarzyło mi się już, że musiałam się bronić, także wtedy dałam radę, no to myślę, że teraz chyba też jakoś by się udało.
Czy poleciłaby Pani takie treningi, kursy dla innych kobiet? Jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo przydatna rzecz. Tym bardziej, że czasy są jakie są i jest coraz więcej tych niebezpieczeństw. Podchodzi do Pani mężczyzna i Pani atakuje. Co Pani zrobi? Przede wszystkim to szkolenie powoduje to, że zaczynamy myśleć nie jako ofiara, tylko jako osoba, która może się wybronić w przypadku właśnie tego napastnika. Bo tak jak mistrz wspomniał wcześniej, musimy przede wszystkim myśleć, że uda nam się wybronić i że nie jesteśmy ofiarami.